Drodzy Państwo, najważniejsza nagroda dziennikarska, czyli nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, przypadła naszemu redakcyjnemu koledze Marcinowi Gutowskiemu za reportaż Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziwisza. Oczywiście to jest książka, która powstała potem. Pierwszy był reportaż, który ukazał się na antenie TVN24, czarno na białym. Gratulujemy serdecznie pod redakcją Patrycji Redo. Także czarno na białym, codziennie o 20:30. Marcin, wielkie gratulacje. Oto statuetka. Ma swoją wagę i chyba ma swój sens ta nagroda, bo reportaż poruszył wszystkich. Miałeś obawy, jak robiłeś ten reportaż, że naruszysz coś, co spowoduje, że runie wielki mur, że wyjmujesz jakąś cegłę, która naruszy mur. Miałeś jakieś Oczywiście, obawy że własne? Ogromne obawy. Ja ciągle mam obawy, bo tego tematu nie zostawiliśmy. Ciągle pracujemy wokół otoczenia Jana Pawła II z pytaniem o odpowiedzialność tych ludzi za tuszowanie nadużyć seksualnych w Kościele. Tak, mieliśmy ogromne obawy. Zdajemy sobie sprawę z wagi tematu, z odpowiedzialności. Mamy też takie prozaiczne obawy. Po otrzymaniu tej nagrody zwyczajnie spotykamy się czasem z falą hejtu. Ja nie dalej jak dziś rano dostałem ostrzeżenia, żebym nie pojawiał się na ulicy, bo mogę dostać po twarzy kwasem za to, że zajmuję się tematem nadużyć seksualnych w Kościele. W jaki sposób dostałeś te informacje? Mailem, SMS-em? Za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale to jest jedna z wielu tego typu wiadomości, ale pracujemy dalej, działamy. Temat jest niezwykle ważny. Tego typu historie się zdarzają, ale jednak więcej jest ludzi, którzy mimo tego, że przyznają, że dla nich też treści, które odsłaniamy, nie są łatwe do przyjęcia, są trudne, to są bardzo wdzięczni za to, że oświetlamy ten do tej pory nieoświetlony element rzeczywistości. Marcinie, tak naprawdę dotykasz sakrum w Polsce szczególnie, prawda? Się okazuje, to niekoniecznie jest sakrum. No niestety nie jest sakrum, to prawda, ale dotknąłeś sfery, która dla wielu Polaków dotąd tym sakrum była. I niewiele było takich rzeczy, które uważaliśmy za wyjątkowe, święte, czyste, których nie chcielibyśmy, żeby pojawiła się jakakolwiek rysa, prawda? Niestety ta rysa jest dość wyraźna i milczenie kardynała Dziwisza tę rysę pogłębia. Z drugiej strony pojawiają się głosy, nie tak dawno rozmawiałam z intelektualistą francuskim, autorem Gomory, który twierdził, że milczenie kardynała Dziwisza obciąża bezpośrednio Jana Pawła II, że ten mógł wiedzieć o tych nadużyciach w polskim kościele, a jednak nic nie zrobił. Czy te argumenty nie trafiają do episkopatu, czy nie trafiają do kardynała Dziwisza? Bo ja wiem, że prosisz i cały czas te pytania wiszą gdzieś w przestrzeni, nie ma na nie odpowiedzi. Ja sobie to pytanie zadaję już od ponad roku, od kiedy zacząłem pracę nad reportażem o kardynale Dziwiszu i ewoluuje moja odpowiedź na to pytanie. Na początku byłem bardzo zły na kardynała Dziwisza i polskich biskupów za to, że milczą, za to, że przez to milczenie rzucają cień na Jana Pawła II, niejako próbując bronić własne głowy, sugerują, że Jan Paweł II mógł coś wiedzieć. Dzisiaj trochę inaczej na to patrzę. Po wielu podróżach zwiedziliśmy Stany Zjednoczone, Europę, rozmawialiśmy w Rzymie z kardynałami, z watykanistami. Myślę, że to milczenie kardynała Dziwisza i ludzi z otoczenia Jana Pawła II może być nie tyle wyrazem obawy o własną głowę, co lojalnym trwaniem przy swoim protektorze. To są bardzo mocne słowa. Być może gdyby zaczęli mówić, to jeszcze gorzej wpłynęłoby na sylwetkę i obraz Jana Pawła II, który dla wielu z nas jest nieskazitelny, bardzo ważny. I dla ciebie osobiście też, przecież sam mówisz, że jesteś z pokolenia tak zwanego JP2, prawda? Więc tym bardziej jest to ciężki i wrażliwy temat dla ciebie. Czy ty w takim razie samego uważasz, Marcin, że twoja praca, praca Artura Nowaka na przykład, pana Obirka, czy to są te kamienie milowe, które jednak przybliżają nas do prawdy w takim ujęciu, że nie tylko część, nie wiem, ludzi, którzy będą chcieli na tą prawdę być otwarci w Polsce, pozna ją finalnie, ale że w ogóle jednak przebijemy się do mainstreamu z tymi faktami?
Ja nie wiem, nie chcę nazywać tego kamieniami milowymi. Ja wykonuję swoją pracę i staram się z pokorą robić to, co do mnie należy. Jestem reporterem, do mnie należy zadawanie pytań, zwłaszcza w imieniu tych, którzy głosu nie mają, a często tego głosu nie mają ofiary nadużyć seksualnych w Kościele, i zwłaszcza tym, którzy nie chcą mówić, i zwłaszcza w sprawach, o których nie chcą mówić. Do takich spraw należy sprawa wykorzystania seksualnego w Kościele. Ja nie myślę o tym, jakie ewentualnie efekty przyniesie moja praca. Tak, ale co musiałoby się stać, jak myślisz, co musiałoby się stać, żeby przekonać nieprzekonanych? Przekonać kardynała Dziwisza, żeby mówił, ale Marcin mówi, że być może lepsze jest w interesie wszystkich milczenie, jak rozumiem, tak? Ale będziesz drążył ten temat jeszcze. Oczywiście drążymy ten temat, przygotowujemy kolejne odcinki cyklu Bielmo w czarno na białym w TVN24. Mhm. Dwa z nich już się ukazały, za kilka tygodni ukaże się kolejne. To jest, tak jak powiedziałem, długa podróż po całym świecie. Spotykamy się ze świadkami w Stanach Zjednoczonych, w Rzymie, w Europie. Oni opowiadają nam o swoich spotkaniach z osobami z najbliższego otoczenia Jana Pawła II, także z nim samym, na co w najbliższym odcinku Bielma pokażemy dowody. A papież Franciszek, czy próbowałeś dotrzeć tak wysoko, żeby uzyskać jakiś komentarz, jakąś próbę oceny? Byłem w Rzymie, byłem w Watykanie, rozmawiałem z osobami z najbliższego otoczenia papieża Franciszka. On doskonale zdaje sobie sprawę z problemów, jakie ma polski Kościół. No, dość powiedzieć, że w ostatnim roku, od czasu pojawienia się reportażu Don Stanislao, 11 polskich biskupów zostało przez Watykan ukaranych za nadużycie seksualne in extenso albo za tuszowanie tych nadużyć seksualnych. Także coś w Watykanie się dzieje. Ojciec Święty zdecydowanie ma świadomość tego, że w polskim Kościele nie dzieje się najlepiej. Była wiosną Watykańska Komisja, która zajmowała się sprawą kardynała Dziwisza, ewentualnych nadużyć, których miał się dopuścić, będąc metropolitą krakowskim, ale ciągle nie wiemy, jakie są efekty pracy tej komisji. Nie tak dawno, jak byłam w Paryżu, ukazał się raport komisji świeckiej, która podsumowała wszystkie przypadki pedofilii na przestrzeni 30 lat. I nie rozumiem, dlaczego w Polsce tak nie może również taka komisja pracować, i która mogłaby rozliczyć Kościół z takich dramatycznych sytuacji. Kościół polski powinien przede wszystkim na to pozwolić, ale po drugie to musiałaby się zmienić mentalność i jakaś zmiana pokoleniowa w polskim episkopacie musiałaby nastąpić, bo jeżeli słuchamy przewodniczącego episkopatu, który mówi o zbuntowanym ogonie świeckich, którzy zadają niewygodne pytania i którzy próbują rozliczać hierarchów, no to trudno myśleć o tym, żeby pozwolili na taką niezależną komisję.